Wycieczkę rozpoczynam na Gdańskim Jasieniu. Jadę aleją Pawła Adamowicza. Idealnie przygotowana droga rowerowa. Tak powinny wyglądać drogi rowerowe do przemieszczania się w mieście między dzielnicami. Zdecydowanie tego typu droga ułatwia poruszanie rowerem. Lekkie chmury na horyzoncie, trochę kropi, no ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak bardzo padało. Chyba jednak nie uda się uniknąć deszczu. Zjeżdżam ulicą Jaśkowa Dolina do dzielnicy Wrzeszcz. Chmura deszczowa idzie bokiem. Chyba uda uniknąć się deszczu. Ale wiatr mocno daje się we znaki. Jadę teraz w kierunku trasy nadmorskiej, gdzie leci szlak Eurovelo 10. I tym szlakiem będę kierował się w stronę Gdyni. Cały czas raczej będzie pod wiatr w tą stronę. Wygląda na to, że nie mały, ale wiatr na szczęście spycha chmury deszczowe i po lewej mojej stronie za mną już się przejaśnia, także zapowiada się całkiem spoko pogoda. No i zgodnie z przewidywaniami wyszło słoneczko. Dużo ludzi wraca z pracy, ubierają kurtki, ale to tylko przelotny lipcowy deszcz. Nie ma co się bać. Gdynia. Tam zmierzamy. Jestem już na Eurovelo 10
i tej drogi będę się trzymał aż do Gdyni. No może z małymi wyjątkami w okolicach Orłowa. Jesteśmy na deptaku nadmorskim. Dzisiaj z uwagi na lekki deszcz być może nie będzie aż tak dużo ludzi. Zobaczymy. W okolicach Sopotu spodziewam się tłumów. Na razie zaczyna się całkiem optymistycznie. Zjeżdżam na chwilę na molo w Gdańsko-Brzeźnie. Wiaterek jest, jest fala, jest dobrze. Deptak nadmorski o tej porze roku jest niezwykle zatłoczony. Zawsze jest tu mnóstwo rowerzystów, rolkarzy, rodzin z dziećmi. Dzisiaj pogoda trochę mniej plażowa, tak więc ludzi jest zdecydowanie mniej. Mogłoby się wydawać, że jest ich sporo, ale może wam kiedyś pokażę, ile to jest sporo. Wtedy trochę czuję się jak w Chinach. Według znaków do Gdyni 15, do Sopotu 5. Myślę, że w Gdyni zrobię krótki postój, ale raczej na zasadzie przejechania się bulwarem, bo dzisiaj nie chciałbym się nigdzie zatrzymywać na dłużej. Nie ma po co, wycieczka jest, żeby jeździć. Po 15 km wjeżdżam do Sopotu. Cały czas deptak nadmorski. Już na kempingu mnóstwo ludzi, połowa lipca. Nie ma co się dziwić. Bo najlepsza lokalizacja kempingu, jaką można sobie wyobrazić, jeżeli ktoś ma chęć poplażować i zwiedzić Trójmiasto. Z tej strony kemping, z tej strony morza. Teraz atrakcja ścieżki, dwa progi zwalniające. To szkoła surferska. Chyba było dosyć dużo wypadków, w związku z tym ustawiono progi. No jest to duże utrudnienie, ale z pewnością podnosi bezpieczeństwo dla tych surferów. Zawsze jakby, zawsze staram się znaleźć pozytywy. Zaczyna się zagęszczać, a to oznacza, że jesteśmy w pobliżu mola w Sopocie. Tu
tutaj zawsze się zagęszcza. No i jedziemy dalej szlakiem Eurovelo 10. Niestety Sopot nie zadbał o ciągłość tego szlaku i fragment, który prowadzi obok molo, niestety jest fragmentem pieszym. Trzeba rower przeprowadzić. W sezonie jest zakaz poruszania się rowerem. Z punktu widzenia bezpieczeństwa nic dziwnego, no bo rzeczywiście jazda wśród tłumów ludzi, gdzie teraz ludzi jest dosyć mało, według mnie, może być bardzo niebezpieczna. Także dojeżdżamy do końca. W tym miejscu jest przerwa w szlaku w okresie od 1 września do 30 czerwca można tędy sobie przejechać. Eurovelo 10 prowadzi dalej schodami i wspinamy się do góry. Na szczęście są takie fajne rynny, po których można łatwo prowadzić rower. Sześć kilometrów do centrum Gdyni. Ale po drodze wpadniemy jeszcze na molo w Gdyni Orłowie. Dojeżdżam do jednego z ładniejszych fragmentów na tej trasie, moim zdaniem. Wszystkie fragmenty, gdzie jedzie się z widokiem na wodę, szczególnie mi się podobają. Pewnie nie tylko mi. Stamtąd przyjechaliśmy, tam jest Gdańsk, tu jest Sopot, a teraz jesteśmy w Gdyni Orłowie na molo. Porównując wszystkie trzy trójmiejskie mola w Gdańsku, Brzeźnie, w Sopocie i w Gdyni Orłowie, moim zdaniem to w Gdyni Orłowie jest najładniejsze ze względu na mniejszą ilość ludzi, no i ten widok, który możecie zobaczyć za moimi plecami. Widok na klify zawsze robi na mnie duże wrażenie.
Wiele razy miałem okazję pojeździć po klifach. Dzisiaj po klifach jeździć nie będziemy, nie ma na to czasu. Jedziemy w stronę Rewy, czyli gdzieś tam. Po lewej to co zostało z klubu Maxim. Chyba we wszystkich miastach jest problem z tymi hulajnogami, właściwie to z ich użytkownikami, którzy zostawiają je gdziekolwiek. Pojechać na bulwar, ale przypomniało mi się, że tu w Gdyni mają nowy, świetny bubel rowerowy i idę to sprawdzić. Na końcu tej ulicy przy centrum handlowym widziałem w necie kilka zdjęć takiego słupka postawionego na środku i po lewej chyba pomnik, nie wiem co to było, ale nie wyglądało to dobrze, więc muszę to sprawdzić. A na bulwar pewnie też pojadę, ale za chwilę. Ładna droga rowerowa, jak na Gdynię to nawet wysoki standard. Farby nie brakowało, kostki nie brakowało. Droga jest świetna. No, jaki ładny fragmencik. Po lewej nowa inwestycja, nowe budynki. Ostatni raz jak tu byłem, to nie było tych budynków. Okej, jadę i jeszcze nie wiem, jadę i wszystko jest w porządku, zobaczymy zaraz. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale byłem, zobaczyłem, nagrałem, jadę dalej na bulwar.
ulica Świętojańska w Gdyni jakiś czas temu zmieniła swoje oblicze. Stała się drogą jednokierunkową w kierunku, w którym jedziemy. W przeciwnym kierunku mogą poruszać się tylko rowery i komunikacja miejska. Nie wiem, jak na to zapatrują się mieszkańcy Gdyni. Jeśli muszę przejechać autem, to zwykle poruszam się równoległą ulicą Władysława IV. Nie mam z tym problemu, ale być może jest to uciążliwe, nie wiem. Mimo uspokojenia ruchu jakoś nie czuję się tu bezpiecznie. Trolejbusy, autobusy, samochody. Jest za dużo tego. Ludzie wyjeżdżają randomowo z miejsc parkingowych. Nie wiadomo, o co chodzi. Teraz prościutko na bulwar. Już jeżdżę 2 godziny, prawie. Znaczy tutaj z czasu jazdy wychodzi mi godzina 30. Tak sobie zakładałem, że 2 godziny z hakiem to będę w Rewie, ale widzę, że jeszcze się tu kręcę po Gdyni. No nic, chyba muszę przestać gadać i zacząć jeździć. Gdynia piąteczka z plusem za tą drogę. Bardzo lubię ten fragment. Jedziemy prościutko nad morze, nad zatokę. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Standardowe statki Gdyni, ORP Błyskawica i Dar Pomorza. Czasem cumuję dalej też Dar Młodzieży. Statek szkoleniowy Akademii Morskiej. No ale teraz jest na pewno w rejsie, więc możemy podziwiać tylko ten żaglowiec. Pięknie, pięknie, jedziemy dalej.
bardzo lubię tą część Gdyni. Pamiętam ją z dawnych czasów. Niegdyś stało centrum handlowe i kino Gemini. No a teraz zapewne powstają nowe hotele, budynki mieszkalne. Dokładnie nie wiem, co teraz tutaj jest zaplanowane. Wszystko fajnie, nowe drogi, ale synchronizacja świateł tak skaszeniona, że na każdych światłach trzeba czekać po 3 minuty. Ostrzeżenie o 6% podjeździe. Jak wracaliśmy z R10 w zeszłym roku tą drogą, to jeszcze była w budowie. Teraz już jest piękna i pachnąca. Świeżynka. Słońce już nisko. Czy jeszcze nie tak nisko, ale już schodzi. Także z pewnością za Widnego dziś nie wrócę. Idzie mi dłużej niż myślałem. Chyba jakiś spadek formy. Bo za dużo postojów robię. Droga, którą jechałem, Deptak Nadmorski, oferowała tyle ciekawych miejsc, że wszędzie musiałem się na chwilę zatrzymać. Także każde zatrzymanie razy 5 minut i wyszła prawie godzina. Godzina postojów. Godzina rozłożona na krótkich kilka krótkich, kilkuminutowych postojów. Wracając, pojadę inną trasą. Przez miasto nie będę zjeżdżał na Deptak Nadmorski, także z powrotem już raczej się tylko skupię na tym, żeby wrócić, dojechać. No ale jeszcze 10 km do Rewy. Ostatnie kilometry przed Rewą najbardziej pod wiatr, także wielka nadzieja, że z powrotem będzie z wiatrem. Zawsze się łudzę i zawsze jest pod wiatr, ale może tym razem się uda.
odbywał się tu festiwal Open Air. Już dzisiaj nie ma śladu po imprezie. Historia tego lotniska jest o tyle zabawna, że Gdynia chciała reaktywować lotnisko, aby mieć swoje własne. Ogarnęli terminal, okazało się, że nie mają pozwoleń. No i finalnie odsprzedali to lotnisko za jakieś śmieszne pieniądze gminie Kosakowo. Także to był taki deal życia. Albo można powiedzieć deal sezonu. Tak czy inaczej, bardzo fajnie się jedzie tą drogą. Podoba mi się. O ile pamiętam, dalej nie ma fajnej drogi. Ale może się mylę, może jest coś nowego. Ostatnio jak tędy jechałem, to raczej cisnąłem szosą. Ale zobaczymy. Ustawiłem sobie dzisiaj trasę w Wachu. Także przygody jeszcze mogą się zacząć. Mam nadzieję, że dzisiaj Wachu pozytywnie mnie zaskoczy. Jak zawsze zresztą, zawsze mnie pozytywnie zaskakuje. No jednak Wachu nie ogarnął, że jest tutaj nowa droga. Eurovelo 10-13 tędy leci, więc nie będę jechał tak jak Wachu chce, tylko pojadę tędy. Wygląda na to, że jest to również nowy odcinek. Wygląda bardzo ładnie i zachęcająco. Zatem postanawiam to sprawdzić. Jeśli wyjadę gdzieś na środku pola, no to trudno. Będę kombinował później. W zeszłym roku, wracając z R10, jechaliśmy wzdłuż głównej drogi. Tam miejscami jest droga rowerowa, właściwie ciąg pieszo-rowerowy. Ale w większości przypadków najlepiej jechać szosą. No a tutaj piękny odcineczek. Tej drogi jeszcze nie mam na mapach. Nie wiem, kiedy zbudowali. Nie wiem, kiedy został zbudowany, ale wygląda na bardzo świeży. Wierzchnie. Mimo to z górki jest całkiem nieźle. Sorry. No, chłopaki fajnie przycięli sobie, ale wąsko tu. Dobra, czy ja dalej jestem na szlaku? HGW. Tu czy tam? Nie wiem. Gdzie jechać mam? Wydaje mi się, że chyba jednak tam. Ale dobra, spróbujmy tu. Liczę na jakieś fajne widoki. Tutaj chyba są Mechelińskie klify.
jedna z fajniejszych miejscówek Mechelińskiej Klify. No, widok jest świetny. Nie wiem, czy tu będzie to widać, ale tam w oddali widać torpedownię na Oksywiu. A daleko, daleko na horyzoncie Półwysep Helski. Jechać do celu, a znów zwiedzam. W dół i w górę, w dół i w górę. Miejscowość Mechelinki. Tutaj również jest molo. Już miałem nigdzie nie zajeżdżać, no ale być w Mechelinkach, nie wejść na molo. Zakaz wjazdu rowerami. Sobie podejdziemy. Jeszcze przed chwilą byłem tam, na klifie, teraz jestem na molo w Mechelinkach. Jest już po 19, a ja ciągle nie dojechałem do Rewy. Już zostało mi niewiele, jestem na molo w Mechelinkach, Rewa jest tam. Także jeszcze parę razy się odepchnę i jestem. Jestem w Rewie, ale do właściwej części Rewy jeszcze kawałek. Jeszcze muszę pokonać to wzniesienie przede mną i będę w miejscu, w którym chciałbym być.
robię rundkę wokół Rewy, robię rundkę wokół, kupuję wodę w sklepie i cisnę z powrotem. Cypel Rewski i krzyż poświęcony ofiarom morza. Na sam cypel nie idę, już nie ma czasu za bardzo, żeby chodzić po piasku. Pewnie zeszłoby mi z pół godziny, jest przed 20, także zmierzam w stronę domu.